tvpodkarpacie.pl. Od kilku lat bardzo wiele emocji wzbudza powstanie Galerii Sanok. Jedni z niecierpliwością czekają na obiekt galeryjny, a inni nie wierzą, że takowy kiedykolwiek w Grodzie Grzegorza powstanie. Pojawiają się takie krzywdzące nas opinie, że tutaj zwlekamy, że to jest ściema, że mamy jakiś interes w tym, ażeby opóźniać realizację inwestycji. Otóż jest to wierutna nieprawda, jest to kłamstwo, ponieważ spółce zależy na tym, żeby jak najszybciej zrealizować to przedsięwzięcie i żeby jak najszybciej ta spółka, żeby to przedsięwzięcie zaczęło przynosić dochody. Bo póki co po stronie inwestora są tylko wydatki. Zaangażowaliśmy na dziś ogromne środki, przede wszystkim w dokumentację, która kosztowała około 1 000 000 zł. Przecież to z naszych środków zostały przebudowane linie średniego i niskiego napięcia oraz linie oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Daszyńskiego i Jagiellońskiej. Przecież ponieśliśmy szereg innych kosztów związanych chociażby z wyburzeniem niektórych obiektów. Więc w tym miejscu należy wskazać, na jakim etapie jest realizacja inwestycji. W tej chwili mamy wszystkie pozwolenia przewidziane prawem na realizację tego przedsięwzięcia. Jesteśmy w trakcie finalizowania umowy z wykonawcą tej inwestycji i jeśli nie będzie między nami jakichś różnic, to sprawą najbliższych dni jest zawarcie umowy na wykonawstwo tego właśnie przedsięwzięcia. Które trwać będzie kilkanaście miesięcy i Galeria Sanok zostanie oddana do użytku. Będzie pasaż handlowy, w galerii będzie na dwóch poziomach komercyjnych, będzie około 30 sklepów, 30 lokali. I znajdą w nich miejsce takie renomowane firmy jak chociażby Reserve, House, Sinsai, z którymi aktualnie prowadzimy rozmowy. A dodatkowo miasto naciska, aby obiekt był jak najbardziej atrakcyjny zarówno pod kątem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Bardzo mocno i mnie osobiście i spółkę mobilizuje burmistrz miasta Sanoka, pan Wojciech Blecharczyk, który z ogromnym uporem naciska na to, żeby galeria była wykonana w odpowiednim standardzie, no i oczywiście, żeby jak najszybciej przystąpić do prac związanych z jej realizacją. I na to czekają mieszkańcy Sanoka, którzy jeszcze w tym roku chcieliby zobaczyć początek realizacji inwestycji na sanockim Okęciu. tvpodkarpacie.pl